Przełom sierpnia i września to w całym kraju czas kanę odbywają się dożynki. A korzystając z tej przepięknej, siumnej, ciepłej pogody, chciałam Was zaprosić na dożynki gminne do Istebnej, które odbędą się 15 września o godzinie 11 w amfiteatrze pod Skocznią. Sumy na Złotym Groniu kanę dołem płynie rzeka Olza i właśnie ta Olza przepływa między innymi koło amfiteatru. Ale zanim się tam spotkamy, rozpoczynamy mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Koniokowie. I po mszy świętej wsiecki wozy, traktory, wsiecy gazdowie, górole w strojach zjeżdżają dołu do centrum Istebnej na zapatnoście pierwszą. Tam się formuje korowód, który razem przejadzie do amfiteatru pod Skocznią. Jest to widowisko, na które przyjeżdżają nie inni mieszkańcy, ale ludzie z całej Polski. Was też pięknie na to pytamy. O pół drugi, jak się już zbieramy w amfiteatrze, rozpocznie się obrzęd dożynkowy i między innymi przekazanie chlebów, które stanowią właśnie taki wyraz dożynek, oprócz wieńców dożynkowych, oprócz tych wszystkich darów ziemi, za które będziemy chcieli podziękować. Po obrzędzie dożynkowym rozpoczynają się konkurencje gazdów. Kany się to cieszył ogromnym zainteresowaniem. Dycki przytymuje kupa śmiechu, kupa zabawy, a przy okazji poznacie tegorocznych gazdów ze wszystkich placów i dziedzin z całej Trójwsi Beskidzki. Moi drodzy, ale pamiętajmy, że ważne jest też to, co u nas takie piękne, czyli tradycyjne granie, muzyka, śpiew i stroje. Potem wystąpi zespół Mały Koniaków, będą heligoniści z ogniska pracy pozaszkolnej w Koniakowie. No i gościnnie też chłopi na rogach pasterskich, na trąbitach nam zagrają. Będziecie mogli skosztować regionalnego jedzenia przygotowanego przez koła gospodyń wiejskich z całej Trójwsi, ale też szkoły z Koniakowa coś dobrego przyrychtują. A wieczór dla wszystkich fanów zespołu Jim, ale nie inny, bo też dla fanów twórczości między innymi nasi Edytki Mojeścik, Artura Kupczyka, Kapeli Wałasi, Błażeja i Kasi Knopków, Pietra Kochuta, mamy przygotowaną nie lada gratkę, przepiękny koncert kany muzycy z Trójwsi Beskidzki, ze Śląska Cieszyńskiego, spod Beskidzia się zebrali, ćwiczą tak, co by w niedzielę o pół ósmej wieczór podczas dożynek zaprezentować Wam twórczość tego znakomitego człowieka, jakim był Ryszard Riedel. To wszystko podczas tegorocznych dożynek, a już teraz się dziwejcie, jako u nas pięknie dookoła i kany ja Was też chcę zaprosić do Istebnej, Jaworzynki i do Koniakowa. 15 września, godzina 11. Pięknie pytam.